Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 135. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 135. spotkanie o niezwykłej symbolice. Mamy bowiem 13 i 5. 135, czyli 35. punkt po osiągnięciu progu 100%. 13 i 5. Śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem, coś się kończy i coś nowego się zaczyna. I ta piątka, arcykapłan, który naciska na tą trzynastkę i jest tą energią przewodnią. Arcykapłan to istota, która wie wszystko, która ma w sobie mądrość wyższą i której kroki są nacechowane tym, co najlepsze, najpiękniejsze. I dokładnie teraz, w tym momencie, siła wyższa ma dla Ciebie takie przesłanie. Zwycięstwo. Czas zwycięstwa. Co dla Ciebie oznacza? W jakiejś konkretnej sprawie, nad którą może pracujesz od miesięcy, zwycięstwo. Czym jest dla Ciebie zwycięstwo ogólnie w zrozumieniu całego Twojego życia, wszystkich dziedzin? Zwycięstwo, sukces, pokonanie konkurencji, pokonanie wrogów, tych wewnętrznych i tych zewnętrznych. Zwycięstwo, które cechuje kolejny tydzień od dzisiaj, gdy bierzesz udział w tej ceremonii lub gdy wrócisz dokładnie do tego nagrania za jakiś czas. 7 dni, 7 magicznych dni, które warto wykorzystać, jeżeli pragniesz właśnie z tą energią zwycięstwa postawić kolejne kroki do realizacji Twoich marzeń, Twoich pragnień i Twojej idealnej wizji życia. Co siła wyższa chce Ci dzisiaj przekazać w tych ekstremalnych warunkach? Deszcz, mgła, co jakiś czas wychodzi słońce, co jakiś czas podmuchy wiatru, energia żywiołu powietrza, inspirująca, motywująca, wszystko się zmienia i przemienia jak w kalejdoskopie i tak również w Twoim życiu. Jeszcze tydzień temu wycofanie się, zamknięcie się do swojej własnej skorupki, do własnego królestwa, własnej twierdzy, a dzisiaj wyjście na zewnątrz, działanie, postawienie konkretnych kroków, by odnieść zwycięstwo w tym, co jest dla Ciebie ważne. I to 7 dni, to tylko 7 dni, a za tydzień, jakie będą przesłania? Zobaczymy. W tym momencie jednak, jeżeli chcesz, by Twoje życie było pełne szczęścia, spełnienia, radości, obfitości, to te 7 kolejnych dni jest najważniejsze. By wykorzystać tą energię, te przesłania, podjąć właściwe decyzje i z radością i lekkością zrobić ogromny, decydujący krok w kierunku tego, czego pragniesz. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, w którym również wszystko zmienia się i przemienia jak w kalejdoskopie. A następnie krok po kroku otrzymasz wszystkie przesłania, które nazywam 135. kluczem wtajemniczenia, które dzisiaj nosi nazwę zwycięstwo, sukces.